ma pojęcie o tak ciężkiej pracy zupełnie mniejsze niż my. Ale to nie znaczy, że nie mamy prawa sprzeciwiać się likwidacji. To właśnie katastrofa, że tylko my, młodzi ludzie, którzy w ogóle jeszcze pojęcie o pracy mają małe, dużo mniejsze niż wy, muszą jakby zaczynać tę inicjatywę, a ile zawsze ma tysięcy mieszkańców? Gdzie są ci mieszkańcy? Gdzie są ci ludzie, którzy wiedzą, jak ciężko na chleb zarobić i co to znaczy pracy, co to znaczy, jak wielki, wiedzą, jak wielkim skarbem jest praca? Co to znaczy ją stracić? Dlaczego ich tutaj nie ma? Co na dole? Ale mówię o mieszkańcach Zabrza, zwykłych mieszkańcach. Powinno im zależeć na tym, żeby Makaszowy istniały. Ale przede wszystkim jest nas tutaj tyle, ile jest, ale w myśl tego kropla drąży skałę. Dzisiaj jest nas tylu, mamy nadzieję, że w najbliższych dniach będzie dużo więcej. Ja, na jakich, na jakim my poziomie też widzieliśmy się z Nikon. Większość z nas na co dzień działa w takich organizacjach kołownych jak Prąd Narodowy, jak was interesuje, co głosimy, to można sobie wpisać w internet, ale dzisiaj się nie tym zajmujemy. Ja tylko powiem, że nie wzięliśmy się z Nikon, bo już w 2014 broniliśmy, manifestowaliśmy, zwracaliśmy uwagę. Była manifestacja w Katowicach w październiku Solidarni z Górnikami, gdzie mówiliśmy o przekrętach na KWK Mysłowice. Po tym wypadku, jak tam 6 czy 7 górników zginęło po wybuchu metanu. Byliśmy w styczniu 2015 pod Bobkiem, pod KWK Bobrek. Też zrobiliśmy taką manifestację. Przyszły żony górników, zrobiły się wielkie protesty. Dzisiaj jesteśmy również tutaj, bo nam zależy na polskim górnictwie, na śląskim górnictwie i chcemy tego bronić. Także kropla drąży skałę. Dziś nas jest tylu, miejmy nadzieję, że w najbliższych dniach będzie więcej, że będą tysiące. Pod SRK, pod domami pisowców, pod Makaszowami. Zrobimy wszystko, żeby do Makaszowy i nie tylko Makaszowy, bo też Krupiński, Ruch Śląsk i inne kopalnie obronić. Także dziękujemy za zaufanie, że przyszliście. Większość z was tak też, my musimy tutaj dzisiaj jakby nadawać ton tej manifestacji, my musimy mówić, bo większość z was boi się, że jednak gdzieś tam szefostwo przyuważy, ale to, co dzisiaj będzie powiedziane, wy wszyscy dobrze na pewno wiecie i dobrze, no trzeba to głosić, głośno. Chcemy też, jeszcze tylko na koniec tego wstępu, chcemy też zacząć dzisiaj i zaczynamy dzisiaj, tu i teraz, bo centrale związkowe może i bronią interesów kopalni, może i bronią interesów górników, ale centrale związkowe to jest, przynajmniej my tak uważamy, to też się słyszy często od górników, że to jest wielka polityka, oni mają swoje metody, swoje jakieś układziki. Ja nie mówię, że o nich tam źle, bo nie mam prawa mówić, nie znam się, nie jestem górnikiem, ale część związków inaczej patrzy na tą sprawę, inne ma zapatrywania, a tu chodzi o protest społeczny, żeby pokazać, że ludzie, że zwykli ludzie nie chcą likwidacji kopalń, że to nie jest wymysł górników, tylko że zwykli ludzie też tej likwidacji nie chcą. Na koniec rozdawaliśmy ulotki dzisiaj, takie pomarańczowe. Tutaj jest adres do naszej strony internetowej, adres do profilu na Facebooku, te głupie media społecznościowe, internet, jak ludzie zobaczą, naprawdę mnóstwo naszych młodych ludzi, zwykłych ludzi korzysta z tego internetu.
jak zobaczą, że tam jest sprzeciw i zobaczą zdjęcia, że coś się też na ulicy dzieje, to sami też dojdą do wniosku, że może warto w tyłek ruszyć, na ulicę wyjść i tych kopalni bronić. Także zachęcam wszystkich do odwiedzania tego Facebooka, tej strony internetowej. Tam też staramy się dużo informacji zamieszczać o tym, że rząd po prostu kłamie. I to już tak na koniec wstępu i przechodząc już właśnie do paru konkretów, a potem przykniemy kilka haseł, ale przechodząc do wstępu do konkretów, na tym Facebooku, na tej stronie internetowej, tu i teraz, dzisiaj i kiedy tylko się da, chcemy obnażać kłamstwa, bo PiS-o, rząd PiS-u po prostu kłamie. Kłamie tak samo, jak kłamała Platforma. Wymyślili sobie dwa hasełka. Nierentowność i koniec złóż. Wymyślili sobie to i wbijają to ludziom do głowy, że kopalnie są nierentowne, że węgiel to przeżytek, że złoża się kończą, że metan, że niebezpieczeństwo. Tymczasem od was tutaj się słyszy, że Makoszowy dostała nagrodę najbezpieczniejszej kopalni, że pokładów jest jeszcze dużo, że przede wszystkim ta kopalnia może być rentowna. Tylko dlaczego? Niedługo miną 2 lata. 2 lata od ostatnich protestów, od porozumienia 18 stycznia. I dlaczego Makoszowy dalej są w SRK? Dlaczego spółka, która zajmuje się likwidowaniem kopalń, ma dbać o to, żeby Makoszowy sprzedawały węgiel, żeby dobrze filtrowały? Nie dba, nie zajmuje się tym, i takie są efekty, że jest zadłużenie. To jest chore. Sami doprowadzili do tego stanu, jaki jest. Oni, politykierzy z PiS-u, doprowadzili do tego, co dzisiaj mamy. A teraz chcę przerzucić winę na was, na górników, na pracowników i na nas, zwykłych mieszkańców Zabrze okolic, bo my też odczujemy to, że Makoszowy zniknie. Odczuliśmy, jak zniknęła ta zabudowa. Odczujemy, jak zniknie Makoszowy. W 2019 chcą zamknąć koksownię. To co będziemy? Gdzie będziemy pracować? Co będziemy robić? Co zostanie w Zabrzu? Pustynia? Park? Jakaś zagraniczna spółka? Mówią, że będą przerabiać kopalnie na muzeum. Przecież to jest śmieszne. Ile? Co, teraz rozrywką mieszkańców Zabrza będzie i innych miast, będzie chodzić sobie codziennie popołudniami, czy tam w wolną niedzielę przejście do muzeum kopalni, żeby wspominać stare czasy? A kto zarobi na chleb? Kto zarobi na utrzymanie 500+? I inne rzeczy nie pomogą. Nie pomogą obiecanki, cacanki PiS-u. Jak nie będzie polskiego przemysłu, polskiej energetyki, to nie będzie Zabrza, nie będzie Suszta, tam gdzie Krupiński, nie będzie innych miast. I zobaczymy, co wtedy powiedzą. Też oprócz tego, że rząd, że wszystkie rządy od dawien dawna, włącznie z tym, to trzeba wskazać jeszcze jednego winnego. Czyli Brukselę. Niestety, ale tam ci, którzy rządzą Unią Europejską, też wymyślili sobie parę rzeczy, które każą nam wierzyć, każą nam realizować. Wymyślili sobie jakąś ekologię, jakieś podatki od produkcji dwutlenku węgla. Wymyślili sobie odnawialne źródła energii. Może to się sprawdza we Francji, w Belgii, ale my nie jesteśmy ani Francją, ani Belgią, ani innymi państwami Unii Europejskiej. Nasza gospodarka od zawsze opierała się na węglu. W Jaworznie na przykład, w Opolu, powstają 2 gigantyczne elektrownie. I co, zamkną kopalnie? To czym będą opalać w tych elektrowniach? Ruskim węglem. I nie tylko ruskim, bo w ostatnich latach do Polski węgiel przywożono z Ukrainy, z Rosji, z Ekwadoru, z Republiki Południowej Afryki. Przecież to jest nieporozumienie. I mawiają nam, że węgiel to przeżytek,
Po co budują jedne z największych w kraju elektrowni na węgiel? Po to, żeby je opalać ukraińskim węglem? Także to, co się dzieje, to jest nieporozumienie. To jest katastrofa. I temu się trzeba postawić. Przeciwko temu trzeba zaprotestować. Dlatego zachęćmy dzisiaj tutaj związki zawodowe. Zachęćmy radnych miasta Zabrze, radnych sejmiku wojewódzkiego, liderów związkowych, centrale związkowe, zwykłych mieszkańców Zabrza do tego, żeby wyszli i zaprotestowali. I powiedzieliśmy, że winne są rządy, Platforma, PiS, tak samo doprowadzają do tego, co się stało. Dlatego może, żeby rozruszać trochę, rozgrzać się, kilka haseł. PiS, PO, jedno zło! PiS, PO, jedno zło! PiS, PO, jedno zło! PiS, PO, jedno zło! Ostatnio, jak była manifestacja, to było w piątek, w sprawie Krupińskiego w Rybniku, krzyczeliśmy hasła, to, który jest tutaj, nasze kłamstwa, wasze kłamstwa, nasze kopalnie. Oni kłamią, że jest nierentowność, kłamią, że węgiel to przeżytek. To nie jest prawda. Prawda jest tutaj. Prawda jest tutaj, gdzie jest Zabrze, gdzie jest Makoszowy, tam gdzie jest Krupiński, gdzie są inne kopalnie, gdzie tysiące ludzi z tego żyją, a nasz kraj ma z tego pożytek. Dlatego wykrzyczmy to hasło. Wasze kłamstwa! Nasze kopalnie! Nasze kłamstwa! Nasze kopalnie! Wasze kłamstwa! Nasze kopalnie! Wasze kłamstwa! Nasze kopalnie! Wasze kłamstwa! Nasze kopalnie! Wasze kłamstwa! Nasze kopalnie! Jest jeszcze jedno hasło, które bardzo się podoba na tych manifestacjach. Rząd tutaj chce kopalnie likwidować, a nam młodym ludziom każe pracować na śmieciówkach za śmieszne pieniądze, za jakieś tysiąc ileś złotych. Dlatego polećmy im, do czego oni się nadają. Jak będą chcieli likwidować kopalnie, to nadają się tylko do tego, żeby sami pracować na jakichś śmieciowych umowach. Dlatego wykrzyczmy takie hasło, ale krzyczymy wszystko trzy razy. I to jest hasło, które można fajnie krzyczeć. Dlatego wszyscy głośno, rząd do roboty za 1400 zł. 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 Jeszcze raz, rząd do roboty za 1400 zł. Rząd do roboty za 1400 zł. Zlikwidujmy rząd! Jak likwidują kopalnie, to zlikwidujmy rząd! Jak tutaj pada hasło, jak oni likwidują kopalnie, to my likwidujmy rząd! Jest też takie hasło, rząd na bruk, bruk na rząd! Także możemy ich... Niech wiedzą, że teraz to są tylko zapowiedzi! Ale jak zlikwidują te kopalnie, to będziemy zdolni do wszystkiego. Hasło, rząd na bruk, bruk na rząd. 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 Jeszcze raz. Rząd na bruk, bruk na rząd. Rząd na bruk, bruk na rząd. Gdyby ktoś chciał tutaj zebrany zabrać głos, przemówić, to śmiało, nie ma sprawy, ja mam megafon. Także jeśli tylko ktoś chce powiedzieć coś więcej na temat tych patologii, jakie się robią z Makoszowami, jeśli ktoś chce coś tutaj zabrać głos,
zabrać głos, to nie bójcie się, śmiało, ja wiem, że będą być jakieś konsekwencje, ale jeśli ktoś się tych konsekwencji nie boi, coś, to wystarczy podejść, ja przekażę głos do megafonu. Teraz kilka słów chciała jeszcze powiedzieć nasza koleżanka tutaj, która kręci, tworzy materiały. Tworzy dużo materiałów, wyszukuje w sieci wiele informacji na temat tych właśnie patologii, zbiera informacje też od znajomych, od górników i tworzy informacje właśnie o tym, jak rząd okłamuje ludzi, wmawiając, że te kopalnie są nierentowne i trzeba je zamykać. Także kilka słów od koleżanki Renaty. Szczęść Boże, ja jestem finansistką i chcę wam tutaj górnikom powiedzieć, że tutaj nie chodzi tylko o wasze stanowiska pracy. Polityka rządu jest taka, że rozdzieliła energetykę i kopalnię, dlatego że energetykę można było sprzedać, a kopalnie by protestowały. Dlatego należy połączyć energetykę z kopalnią, dlatego że energetyka spija całą śmietankę z węgla, które niby z kopalni, które są nierentowne. Tak mówią, ale energetyka zarabia bardzo dobrze. Jest na giełdzie i jest sprzedawana zachodnim koncernom, zachodnim państwom, a całe koszty ponoszą nasze kopalnie. Dlatego nie chodzi tylko o wasze miejsca pracy, ale na was spoczywa odpowiedzialność za politykę, za bezpieczeństwo energetyczne całego kraju. Dlatego, bo jeżeli pozamykają kopalnie, to wszystkie nasze elektrownie i sieci energetyczne będą zmuszone importować energię po takich cenach, jaka będzie rynkowa. Dlatego bardzo prosimy, nie tylko dla was, ale i dla całego naszego kraju, żebyście wspierali nas, Polaków, wszystkich, w całej Polsce. Tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo. Na tych ulotkach, które rozdawaliśmy, te ulotki nie powstały, to nie jest nasz wymysł. To są wszystko rzeczy, które usłyszeliśmy od ludzi właśnie z dołu, z kopalni. I jest tutaj taka sprawa. Wiemy, że przyjeżdżają na Makoszowy i trzeba o tym głośno powiedzieć. Przyjeżdżają przedstawiciele PGG. Przyjeżdżają przedstawiciele JSW. Rozmawiać z szefostwem o jakichś alokacjach, o przenosinach. Ja wiem, że to może być korzystne dla wielu z was, że to faktycznie może się udać. Przeniesienie do innego zakładu. Ale to nie tylko miejsca pracy. Ta kopalnia to jest też polska energetyka. To jest też życie całego Zabrza. Dlatego my tutaj dzisiaj, tymi ulotkami, tą naszą obecnością, chcemy was wspierać i mobilizować was do tego, żebyście się nie dali. Żebyście się nie dali i nie ulegli tym jakimś zapewnieniom o alokacji, o przenosinach, o odprawach. Górnicy z Wałbrzycha pod koniec lat 90. czy z innych szlachcich kopalni też dostawali osłony socjalne, też dostawali odprawy, jak likwidowano kopalnie. I co? Do dzisiaj w Wałbrzychu bezrobocie wynosi prawie 30%. Do dzisiaj niektóre dzielnice pokopalniane tu na Górnym Śląsku wyglądają tak, że strach się tam zapuszczać. Także nie to, że ktoś dostanie osłonę, odprawę, o ile w ogóle dostanie, to nie rozwiązuje sprawy, co pokazały te przykłady Wałbrzycha i innych dzielnic. Także my tutaj was apelujemy, prosimy do was, bo my tylko możemy tu przyjść, sobie pokrzyczeć,
jest ten największy krzyż. To wy jesteście tutaj na pierwszej linii, na pierwszym froncie. To wy będziecie pewnie największe konsekwencje jakichś strajków, ale też ewentualnych likwidacji ponosić. Ale naprawdę, apelujemy do was. Cały nasz wysiłek, cały nasz trud, bo przygotowanie tego tutaj dzisiaj na wariackich papierach, zerwanie kilku dni naszego życia, żeby zrobić szum wokół tematu likwidacji, to wszystko po to, żeby pokazać wam, że naprawdę są ludzie, którzy chcą was wspierać i naprawdę nie dajcie się tym propozycjom o lokacji, czyli przeniesienia na inne kopalnie. Nie ma alokacji. Nie dajcie się. Nie ma żadnych alokacji, to jest bójda. Zadzwonisz na jakąkolwiek kopalni. Kopalnie nie ma, nic nie wiedzą, nie przyjmą ludzi. To jest ściema. No właśnie. Ściema. Nie ma alokacji. Nie ma. Zamykali Kazimierz Juliusz, do dzisiaj są kurwa bezrobotni, nie pracują. Dostali 40% wypłat ostatnich. Więc tak to wygląda. To jest wielka ściema. Po prostu próbują nas, żeby całkowicie zamknąć to. Jak ja słyszałem dzisiaj, jakie warunki, że ty masz się zwolnić i cię niby gdzie zatrudnią. Gdzie cię zatrudnią na inną kopalnię, jak ty się zwolnisz? Cwaniaki! Słuchajcie, ludzie w naszym wieku kończą technikum, niekoniecznie w naszym wieku, ale ludzie młodzi kończą technikum górnicze, szkoły górnicze i co? I nie ma pracy po szkołach górniczych. To dla was się znajdzie praca na innych kopalniach, jak zlikwidują Makoszowy? Nie ma, ściema. Nie wierzcie w te bzdury, nie wierzcie w te zapewnienia. Nie dajcie się wkręcić, nie dajcie się, że tak brzydko powiem, wyruchać. Nie dajcie się wydymać tym z PGG, z JSW. Bądźcie twardzi. I wierzmy wszyscy razem w zwycięstwo, że obronimy Makoszowy, że obronimy Krupiński. Niech wiedzą, że jesteśmy zdolni naprawdę do wielu rzeczy. I jeszcze raz. PiS PO! Jedno zło! PiS PO! Jedno zło! PiS PO! Jedno zło! PiS PO! Jedno zło! Dlaczego premier Szydło nie chciała przyjechać na Barburka akurat pod Krupiński, który jest w podobnej sytuacji, tylko gdzieś tam jechała gdzieś na Tauron, który akurat teraz dali Tauronowi. Teraz akurat PiS się potwiera Tauronem, że to jest ich, że tam jest dobrze, ale co? Jak tak dalej będzie z energetyką, to prędzej czy później na tamte kopalnie też przyjdzie kosza i też tam dopiero wtedy się obudzą i zobaczą, że zostali wydymani przez te rządy. Dlaczego? To jest przede wszystkim pytanie. Dlaczego przez te 2 lata nic nie zrobiono w sprawie Makoszowu? Przecież byli ewentualni nawet inwestorzy, ale nie potrzeba przecież inwestora. Ta kopalnia może działać, może żyć, tylko wystarczy odrobinę dobrej woli. I dlatego, powiedzcie, dlaczego oni kłamią? Dlaczego kłamią? Dlaczego likwidują? Dlaczego idą w tą stronę, zamiast odrobinę dobrej woli, odrobinę inicjatywy, żeby coś zmienić, coś poprzestawiać na Makoszowach. I teraz, jak były ostatnie protesty pod Bobkiem, pod Sośnicą w styczniu 2015, była nagonka na górników, była nagonka, że górnicy za dużo zarabiają. Chodźcie, bo zimno.
że górnicy za dużo zarabiają, że to oni doprowadzają do tego, że kopalnie opadają, bo za duże przywileje i tak dalej, i tak dalej. A teraz, kiedy przywileje poobcinano, kiedy daliście, wykazaliście tą dobrą wolę, tą cierpliwość, to co oni robią? Dalej dymają, ruchają, kłamią, dalej idą w złą stronę, dalej chcą likwidować. To zwykłe skurwysyństwo, no nie ma przyzwolenia na coś takiego. Tutaj padła propozycja, żeby zablokować ruch na chwilę w ramach protestu. Czemu nie? Patrzmy na ulicę. Słuchajcie, a za czyje pieniądze pani Kulicu Barbara Dziuk dzisiaj na Dworcowej otwiera 18 biuro poselskie? Za czyje pieniądze? Za wasze i nasze ciężko wypracowane otwiera pana biuro po godzinie 18.00 na Dworcowej. Jak zeszły czas, to można się powatykować, to wprost powiedzieć pani z PiS-u. Co o niej myślimy? Dobra, wystarczy to tylko symboliczny. Ej, ale chodźcie kurwa wszyscy, co ja robię? Chodźcie się przejść! Złodzieje! 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 Z rodzin górników, nie wiem, ze znajomych,
wiadomo, że sami górnicy nie mogą teraz. Ale może ktoś chce coś, ma coś do powiedzenia. To zapraszam. Proszę. Weź flagę, proszę cię, bo bym chciała cię chycić, że bo tak tylko ja trzymałam flagę. Cały czas jest też jeden problem, to są podatki. Każda kopalnia jest zażynana przez podatki. Najwyższy w Europie podatek VAT od wydobycia węgla. Prawie 30 różnych podatków na kopalniach. Mnóstwo! Chyba połowa ceny za tonę węgla to są różne akcyzy, daniny, podatki i tak dalej. To też jest skandal. Mówią, że kopalnie są nierentowne. A ile kopalnie odprowadzają do budżetu państwa? Ktoś wyliczył, że chyba w 2015-2014 roku to było 7 miliardów. A oni mówią o nierentowności. 7 miliardów to tyle, ile będzie kosztować likwidacja tych 7 kopalń. I kto to? Same kopalnie zapracowały sobie, dały pieniądze na to, żeby rząd je zlikwidował. Takie rzeczy tylko w Polsce. Dobra zmiana! To jest ta dobra zmiana! Tak jest, miała być dobra zmiana! A co jest? Widzimy, co jest! Znowu obiecali groszki na wierzbie i znowu nic z tego nie ma! A nikt nie chce przyjechać i się spotkać z nami! Ani pani Beata Szydło, ani pan Tomiszewski! Ale to nie przeszkadza w otwieraniu pani Dziuk nowego biura dzisiaj w Zabrzu. No przecież, gdyby ktoś miał odrobinę jakiegoś honoru, sumienia, wie, że sytuacja jest ciężka, to nie robi sobie imprezy na otwarcie nowego biura, tylko wcześniej idzie spotkać się z ludźmi i do tego biura przynajmniej zaprosić na jakąś rozmowę. A tutaj nikt, zupełnie nikt, oni żyją sobie swoim życiem. Oni są tam, na Dworcowej, tam otwierają sobie biuro, a zwykłych ludzi mają w dupie. Także skandal i tak jak przy Platformie Obywatelskiej nikt nie miał wątpliwości, tak teraz przy PiS-ie wątpliwości są. Mówi się, dalej się mówi, dobra zmiana, ale my wiemy, już wiemy, że to nie jest dobra zmiana. Także raz jeszcze i głośno. PiS-PO! Jedno zło! PiS-PO! Jedno zło! PiS-PO! Jedno zło! PiS-PO! Jedno zło! Rząd na bruk! Bruk na rząd! Rząd na bruk! Bruk na rząd! Rząd na bruk! Bruk na rząd! Wasze kłamstwo! Nasze kopalnie! Wasze kłamstwa! Nasze kopalnie! Wasze kłamstwa! Nasze kopalnie! Rząd do roboty! Za 1400 zł! 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 Rozdawaliśmy te ulotki, ale od słów na ulotce do czynów. Także my postaramy się być tutaj codziennie przynajmniej zbierać. A jeśli nie tutaj, to w centrum Zabrza, w centrum Rybnika, tam koło Krupińskiego, w centrum innych miast, gdzie mają kopalnie likwidować, zbierać podpisy pod tą petycją, która tutaj dzisiaj, którą wyłożyliśmy do podpisania, że żądamy stanowczych działań przeciwko likwidacji, przeciwko stanowczych działań w sprawie wyprowadzenia Makoszów z SRK,
będziemy w centrum Żabrza, będziemy te ulotki rozdawać także zwykłym ludziom, także o ich podpisy się starać, także naszym zadaniem jest jak najwięcej ludzi przekonać do tego, że o Makoszowy i o inne kopalnie trzeba walczyć. Bo co oni robią, nie dość, że kłamią, to jeszcze robią to po cichu. Nie ma likwidacji kopalń. Nie ma czegoś takiego. Jest wygaszanie. Jest przeniesienie do SRK. A SRK spółka restrukturyzacji. Bardzo pięknie to brzmi. Restrukturyzacja. Tylko szkoda, że z tej restrukturyzacji zazwyczaj potem zostaje zaorana hałda i pustynia. Tak jak na przykład w Katowicach, gdzie była kopalnia Kleofas i wiele, wiele innych przykładów można znaleźć. Tak, w Sosnowcu kopalnia chociażby Niwka. Potem sprzedają za bezcen te tereny, gdzie ktoś sobie buduje galerię handlową. I tak ma wyglądać nasz kraj, nasze Zagrze. Że Polaczki sobie tylko w telewizji posłuchają jakichś pisowskich czy tam wcześniej platformerskich kłam, pójdą sobie na zakupy na tej galerii. A kto będzie zarabiał? Kto będzie... Za co będziemy żyli? Także naszym zadaniem jest jak najwięcej ludzi przekonać, jak najwięcej tym zrobić. Dlatego jeszcze raz mogę się tylko zwrócić z prośbą. Naprawdę w tym internecie też tkwi siła. Odwiedźcie te strony i zachęcajcie swoich znajomych, którzy nie robią na grubie, swoje rodziny do tego, żeby tam się udzielali, żeby pokazali, żeby zobaczyli ludzie i w internecie, i w samym Zagrzu, i tutaj, i wszędzie, gdzie się da, zobaczyli, że jest przeciw, że nie ma przyzwolenia na likwidację. Zaprosiliśmy tutaj dzisiaj wiele mediów, przyjechało może dwóch dziennikarzy. Gdzie jest reszta? Wolą sobie mówić o jakichś aktorach, o jakichś plotkach, ploteczkach, serialach i pierdołach. Także jaki rząd, taki też media, taki kraj, niestety. Dlatego nie zaciskamy pasa. Pas na Makoszowach był zaciskany już przez 2 lata. Jakie są tego efekty? Żadnych nie widać. Zostało to zmarnowane, rozkradzione. Teraz pora zacisnąć pięści i walczyć. Także jeszcze jedno hasło. Zaciskamy pięść, ręka w górę i mobilizujemy się. Nie zaciskaj pasa! Zaciśnij pięść! Nie zaciskaj pasa! Zaciśnij pięść! Nie zaciskaj pasa! Zaciśnij pięść! Jedziemy na Dworcową! Zaciskamy teraz pięści i walczymy! Walczymy do zwycięstwa! Jeszcze na koniec kilka słów od jednego kolegi i miejmy nadzieję, że to nasze dzisiaj tutaj zebranie poruszy. My tylko dzisiaj tutaj jesteśmy kroplą, ale mam nadzieję, że ta kropla poruszy tą związkową skałę. Jeśli chodzi o centrale związkowe, to żeby nie powiedzieć związkowy beton, że poruszy ten polityczny, rządowy beton i że ktoś wreszcie się zatroszczy o te kopalnie i o nas, o Zabrze, o Śląsk. O 18 na Dworcowej. Dobra. Koledzy, przyjechaliśmy tutaj z kolegami, taką małą reprezentacją z Zagłębia, z Sosnowca. Chcemy was wspierać w waszej walce o wasze kopalnie, dlatego że w takich sprawach nie powinno być podziału. Węgiel jest gwarantem polskiego bezpieczeństwa. Wiecie, co wam szykują. W Sosnowcu było 5 kopalni, nie ma ani jednej. Pamiętacie na pewno rok temu, kiedy ważyły się losy kopalni Kazimierz Jorusz? Wtedy też były strajki górnicze. Wtedy też poszedł przekaz do mediów, że znowu górnicy poszli się awanturować. Zawsze taki przekaz będzie, że wy jesteście zwykłymi leniami, jesteście nikomu niepotrzebni, do niczego się nie nadajecie i przynosicie tylko państwu straty. Do takich słów wielokrotnie posuwały się media, wielokrotnie posuwali się politycy.
Gdzie są ci politycy, na których zapewne głosowaliście, na których głosowaliśmy? Oni, pisowcy, powinni tutaj być i razem z wami tutaj stać i bronić. Taki los wam szykują. Z kopalni Niwka Modrzejów. Co teraz tam jest? Zlikwidowali kopalnię, zlikwidowali fabrykę maszyn górniczych. Teraz tam stoi Pepko, Rossmann, Biedronka. Cały obcy kapitał. Na terenie jednej kopalni postawili już u nas trzy Biedronki. A co powiedzieli? Co powiedzieli górnikom Kazimierz Joliusz? Że poprzenoszą ich do innych kopalni. Nic z tego nie wyszło. Nic z tego nie wyszło. Przyjechali radni Platformy do dzielnicy Kazimierz i powiedzieli im tak. Nie będzie już tutaj kopalni, przykro nam, ale za to zbudujemy wam orlik i zbudujemy wam basen. Orlik i basen zamiast kopalni. Zamiast miejsca pracy będą mogli sobie iść popływać i pokopać w wolnym czasie piłkę, prawda? Bo skoro nie ma pracy, to przecież leniwy górnik coś musi robić. To sobie piłkę pokopie. Taki los też wam szykują. Teraz na terenie kopalni stoi sobie taki znicz pamiątkowy w pamięci górników kopalni Niwka Modrzejów. Szczęść Boże! Jeśli teraz nie staniecie w obronie, nie zjednoczycie się, jeśli się nie zjednoczymy wszyscy, bo kopalnie to jest nasza wspólna sprawa. Jeśli tego nie zrobimy, to zostanie nam tylko taka symbolika. Tutaj postawią taki obelisk w pamięci górników Makoszowy. I tyle z tego będzie. Nie możemy wyrazić na to naszej zgody. Musimy się zjednoczyć i musimy razem, bo jak trzeba będzie, to nas tu przyjedzie 50 osób, żeby was wspierać. Bo to jest nasz wspólny interes. Bo kopalnie, górnictwo, węgiel to jest nasza narodowa własność. Jeśli nie będziemy mieli własności, zrobią z nas niewolników. To są nasze ostatnie dobra narodowe. Wyprzedali już wszystko. Jak nie sprywatyzowali, to zlikwidowali. Nie możemy na to pozwolić. Nie możemy pozwolić na to, żebyście wy, stracąc tą pracę, pojechali do roboty, do Niemiec albo gdzieś za granicę. Bo oni chcą was wykopać za granicę, chcą wykopać nas wszystkich za granicę, a my nie możemy na to pozwolić. Już powoli zbliżając się do końca, tak jak powiedział tutaj kolega Paweł, postawiam obelisk. I mówią ludziom, a ja jeszcze dodam, sytuacja z Jaworzna, z kopalnią Jan Kanty, zlikwidowaną, kiedyś ogłoszona najnowocześniejszą kopalnią w Polsce, teraz na jej terenie stoi Brikoman, Majster, Biedronka i Pepko i tyle, i zaraz resztę obrastają krzaki. I najpierw mówili, jak było dobrze, to mówili, że najnowocześniejsza kopalnia. Potem zlikwidowali, nakłamali i mówili ludziom, że zlikwidowali, bo się węgiel skończył. Po czym po kilku latach media, gazety donoszą o dziwo, w kopalni Jankanty znaleziono węgiel. No ale kopalni już nie ma, szybów nie ma, no to co z tego? Ale to kłamstwo wyjdzie po latach. Po latach ktoś się upomni. Jeśli zlikwidują, nie daj Boże, Makoszowy, to ktoś o te kopalnie się upomni. Po kilku latach ich kłamstwo wyjdą. Kłamstwo zawsze wyjdzie. Także nie pozwólmy, żeby ktokolwiek dał się okłamać. Nie pozwólmy, żeby ktokolwiek dał się okłamać. Żeby uwierzył w te kłamstwa. Makoszowy, Krupiński nie powinny zostać zamknięte. I to nie tylko dlatego, że to nie jest w naszym interesie. Nie tylko dlatego, że jest to zło. Te kopalnie nie powinny być zamknięte, bo nie ma żadnych racjonalnych powodów, żeby je zamykać. One mogą przynosić zyski, przynosić to czarne złoto i pieniądze. Tylko wystarczy odrobina dobrej woli, a nie likwidacja. A kto wie, czy tymi, którzy za kilka lat nie upomną się, którzy nie odkryją, że to jednak było kłamstwo, nie będą inwestorzy z Niemiec, Australii i Bóg wie skąd jeszcze. Ale wtedy to już nie będzie. To już nie będzie to samo, co teraz. Także nie pozwólmy, żeby zwyciężyło kłamstwo. Nie pozwólmy się po prostu wyruchać. Dlatego my
teraz wy wrócicie teraz czas na, nie wiem, mam nadzieję, że centrale związkowe się przebudzą i że ci, którzy mają bronić interesów pracowniczych, będą ich bronić, ale my w sobotę w Zabrzu, na rynku zabrzańskim, w samym centrum Zabrza, tam gdzie najwięcej ludzi się kręci, będziemy protestować, będziemy robić, mam nadzieję, wielką manifestację poparcia dla obrony KWK Makoszowy. Już teraz zapraszamy, sobota, 17 grudnia, ale jesteśmy z wami zawsze i zawsze bronimy polskiego górnictwa, dlatego, że taki jest nasz po prostu święty obowiązek. Teraz wracamy do domu, przekonujemy do tego jak najwięcej ludzi i raz jeszcze dziękuję, że nam zaufaliście, że przyszliście tutaj. Wszystko było robione na wariackich papierach. Wróciliśmy z manifestacji w Rybniku, w obronie KWK Krupiński. Sobota, niedziela, dowiedzieliśmy się. Znaczy jeszcze bardziej rozpowszechniły się informacje o tym, że mają wyjechać aż 7 kokoń. Także to wszystko dzisiaj było robione na szybko, na wariackich papierach. I tak dziękujemy, że was się tu tyle zebrało, że zaufaliście nam, ludziom spoza kopalni. Walka trwa! Walczymy do zwycięstwa i nie damy się. Będziemy tu jeszcze w ciągu tygodnia z ulotkami, z listami na podpisy. Będziemy w sobotę na zabrzańskim rynku w centrum Zabrza. Będziemy tam w internecie przekonywać ludzi. Będziemy robić wszystko. Będziemy walczyć do zwycięstwa. Dziękujemy wam. Szczęść Boże! Dziękujemy. Jutro pod SRK! Pod SRK w Bytomiu. Jutro też właśnie o 10:00 manifestacja pod SRK w Bytomiu. Też można chodzić do biur poselskich, składać w tych biurach zapytania, składać te petycje rozmaite. Wszystko robić, byle tylko zwyciężyć. Angażować ich, niech coś robią. Dziękujemy, czołem, szczęść Boże! Na mnie.